Pamiętaj, Bank Spółdzielczy w Sieradzu gwarantuje Ci indywidualne podejście i poczucie bezpieczeństwa. Sieradz, ulica Zamkowa 2. Zapraszamy także do naszych oddziałów w Burzeninie, Wróblewie i Brzeźniu. Pamiętaj! Szukasz relaksu, wypoczynku i rekreacji? Wybierz Termy Uniejów. Każdy gość poczuje się tutaj jak w kapsule zdrowia i witalności. Posiadamy w swojej ofercie kompleks basenowy oraz komorę lodową. Goście mają także okazję skorzystać z saun, dysz, biczów, jacuzzi i wielu innych. Woda geotermalna to także niezwykłe odświeżenie skóry działające nie tylko pielęgnacyjnie, ale i zdrowotnie. Zabierz ze sobą rodzinę, a przekonasz się, że czeka tu na Ciebie wiele zabawy i atrakcji. Gwarantują Wam to Termy Uniejów. Urządzasz swoje mieszkanie i szukasz niepowtarzalnych płytek ceramicznych? Znajdziesz je w nowym salonie firmowym Grupy Tubondzin. Największa ekspozycja produktów w regionie. W tym pierwsze w Polsce płytki wielkoformatowe czekają na Ciebie w Sieradzu przy skrzyżowaniu ulic POW i Dworskiej. Przy zakupie otrzymasz darmowy projekt remontowanego pomieszczenia. Przyjdź i sprawdź. Grupa Tubondzin to nieograniczone możliwości i gwarancja satysfakcji na długie lata. Karolina Morawka, witam w serwisie informacyjnym ósemki telewizji regionalnej. Dziś przygotowaliśmy dla Państwa zmagania uczniów w policyjnym konkursie powiatowym. Dzisiejsze zawody są skierowane właśnie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Światowy Dzień Inwalidy w Sieradzu. Powstał komitet inicjatywny, aby zbierać podpisy na tak zwaną emeryturę bez podatku. Powiatowy Dzień Strażaka w Widawie. Będzie służył na pewno przez długie lata. Wystawa Andrzeja Mariana Bartczaka. Artysta jest w ogóle pasjonatem książek w ogóle i też tworzy własne książki. Przegląd twórczości seniorów. Szukaliśmy takiego zwierciedlenia potrzeb tego środowiska i seniorzy pojawili się w nim również. Piłka nożna kobiet ULKS Mosir. No, druga liga jest to już ciężka. W drugiej lidze gra tak naprawdę 4 województwa: łódzkie, mazowieckie, podlaskie i warmińsko-mazurskie. Młodzież z powiatu łaskiego przy okazji konkursu policyjnego miała okazję sprawdzić swoją wiedzę z ustawy o policji czy z zakresu wiedzy o społeczeństwie. Oprócz tego czekał ich test sprawnościowy, dzięki któremu mogli zobaczyć, jak wygląda pierwszy etap rekrutacji do służby w policji. W Zespole Szkół Mundurowo-Technicznych w Ostrowie odbył się powiatowy konkurs policyjny o puchar komendanta wojewódzkiego Policji w Łodzi, w którym wzięła udział młodzież z terenu miasta, a także z powiatu łaskiego. Policjanci starają się wychodzić do mieszkańców i pokazywać też, że nie tylko karzemy, nie tylko dbamy o to bezpieczeństwo na zewnątrz, na drogach i pilnujemy porządku, ale też dbamy o tężyznę fizyczną, próbujemy się integrować z mieszkańcami, też pokazywać młodzieży, jak wyglądają na przykład nasze przygotowania do pracy w policji. Czyli rozumiem, że to też jest jakaś kwestia związana z promocją służby policjanta, pracy policjanta. Tak, dzisiejsze zawody są skierowane właśnie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, więc no, młodzież niedługo opuści mury szkolne, będzie myślał o tym, co zrobić w przyszłości i być może wybiorą akurat zawód policjanta.
Zadaniem uczniów było rozwiązanie testu z wiedzy dotyczącej ustawy o policji oraz z wiedzy o społeczeństwie. Młodzież mogła także sprawdzić się w teście sprawnościowym. Konkurencje były zbliżone do pierwszego etapu rekrutacji do służby w policji. Po testach, które będą trwały prawie pół godziny, druga część zawodów, część sprawnościowa. Czy tylko chodzi o tężyznę, czy jeszcze o coś innego? Znaczy tężyzna i szybkość, tak? To jednak musi być ta sprawność fizyczna, bo później, nie oszukujmy się, w naszym zawodzie jest to konieczne. Także po teście mamy krótki test sprawnościowy, będzie odbywał się w formie sztafety. Tak, czyli znowu drużynowo, że tak powiem. I zobaczymy, kto wygra lepszy. A w tym teście sprawnościowym jakie elementy będą w dniu dzisiejszym wchodziły w rachubę i będą oceniane przez Państwa? Znaczy, test sprawnościowy zaczynamy od leżenia na materacu, później mamy obiegnięcie dwóch pachołków, następnie mamy przewroty, później z kolei mamy przebiegnięcie z piłką lekarską, przejście przez płotki, przeskoczenie, potem mamy rzuty piłką lekarską na odległość minimum 5 metrów, brzuszki z piłką lekarską, skrzynia do pokonania i bieg wahadłowy. Do konkursu przystąpili uczniowie z czterech szkół, którzy pracowali w czteroosobowych drużynach. Proszę mi powiedzieć, trudne te pytania są? Pytania są z wiedzy ogólnej, głównie o Sejm, Senat pytane, zadawane są pytania o prezydenta, o premiera, o podział władzy na wykonawczą, sądowniczą i... Jakieś pytania w tym teście są dotyczące policji, trudniejsze, z którymi musieliście chwilę pogłówkować, jak rozwiązać? Główkujemy trochę nad jednym, ale ogólnie są w miarę proste, można powiedzieć. Jak widzicie taki udział wasz w tego typu przedsięwzięciach? Może wam się do czegoś przydać po ukończeniu szkoły średniej na przykład i podjęcia decyzji, co dalej w życiu robić? No na pewno. Przygotowuje nas to nawet do pójścia na studia, do uzupełniania testów, tak. Jakaś wiedza zawsze jest potrzebna, oczywiście. I zawsze się to przyda w życiu, tak? Jak postępować? Trudne pytania generalnie były? No, troszkę tak. Znaczy, one bardziej umieją. Ja nie, bo ja bardziej na te, na... Tak. Czyli takie specjalizacje. Drużyna drużyną, jedni są lepsi w sprawnościowych, inni w takiej ogólnej wiedzy teoretycznej. A z czym największy problem mieliście przy tym teście? No, te zagadnienia dotyczące tego WOS-u, właśnie te bierne prawo i czynne prawo do wyborów. Rozmawiamy z młodzieżą z klasy mundurowej i wiem, że macie zamiar, co niektórzy z was bynajmniej, związać swoje losy na stałe ze służbami mundurowymi. Jakimi? Wojsko, tak. Najszybciej to wojsko. Myślałem o służbach specjalnych, ale na początku to wojsko i potem zobaczymy, co będzie dalej. Ale w wojsku również są służby specjalne. I to bardzo dobre służby specjalne, także warto spróbować swoich sił. Co największy problem wam w dniu dzisiejszym sprawiło przy okazji tego testu? Bo widzę, że w zasadzie większość drużyn już jest na końcówce. Te pół godziny to chyba za dużo. No rzeczywiście, pół godziny to było za dużo. Pytania nie były takie trudne. No takie z życia wzięte. Jakieś podchwytliwe może trochę, ale większość była przewidywalna. Proszę mi powiedzieć, jak przygotowani jesteście do tej części sprawnościowej. No troszeczkę tam siły i umiejętności trzeba będzie za chwilę pokazać. No przygotowywaliśmy się, trochę mieliśmy inny ten tor, ale jednak przygotowywaliśmy się do tego. Na co w dniu dzisiejszym liczycie? Zwycięstwo. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja, w której skład wchodzili m.in. funkcjonariusze łaskiej policji. W konkursie najlepiej wypadła drużyna z zespołu szkół mundurowo-technicznej w Ostrowie, która będzie reprezentować powiat łaski w finale konkursu już 29 maja w Łodzi. Przedstawiciele Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów spotkali się z władzami powiatu i miasta z okazji Światowego Dnia Inwalidy. Seniorzy mogli dodatkowo skorzystać z medycznych porad. Światowy Dzień Inwalidy w Sieradzu to idealna okazja dla seniorów przybyłych z miasta oraz powiatu sieradzkiego, by uzupełnić swoją wiedzę o informacje dotyczące ich przyszłości. Starosta Mariusz Bądziar wygłosił przemówienie, w którym odniósł się do sytuacji finansowej emerytów, rencistów i osób niepełnosprawnych. Starostwo stara się m.in. o wyższe emerytury. Wszystkim wam w tym dniu życzę wszystkiego najlepszego, żeby spełniło wam się to, co sobie wymarzyliście, żeby te wasze marzenia na emeryturze również były realizowane. Ale te marzenia, żeby były realizowane na emeryturze, też musi być pewna i dobra emerytura. Dlatego też powstał komitet inicjatywny, aby zbierać podpisy na tak zwaną emeryturę bez podatku, którą Państwo tutaj widzicie z boku.
na terenie powiatu sieradzkiego jako starosta dzisiejszym akurat dniem, właśnie spotkaniem tutaj z wami, zaczynamy zbieranie podpisów, żebyśmy my na terenie powiatu sieradzkiego mogli tych podpisów zebrać jak najwięcej, żeby one później mogły trafić do Sejmu i żeby Sejm zajął się również tymi emeryturami. Ciepłe słowa i życzenia skierował też do seniorów prezydent miasta Sieradza Paweł Osiewała. My jako włodarze, osoby sprawujące funkcje, ale również jako ludzie mamy świadomość tego, że podążamy w tym samym kierunku, w którym państwo podążacie. Wcześniej czy później będziemy emerytami i życzyłbym sobie, podobnie jak i państwo, aby te emerytury były w tej drugiej kolumnie mieściły się i życzę państwu wszystkim, aby co najmniej te emerytury były w wysokości tych 2000 zł na osobę. Jako włodarz miasta deklaruję, że będziemy dokładać wszelkich starań, aby aktywizować tą grupę zawodową, aby tworzyć warunki do tego, abyście państwo mogli realizować swoje pasje. Tłumnie zebrani goście zasiedli do stołów, by porozmawiać, wymienić się doświadczeniami i cieszyć się swoim towarzystwem. Całości spotkania dopełniało tło muzyczne w wykonaniu chóru Apasjonata. Dużym zainteresowaniem cieszył się także medyczny kącik seniora. Było to miejsce, w którym każdy mógł zmierzyć poziom cukru we krwi, a także ciśnienie. Na spotkaniu emeryci, renciści oraz osoby niepełnosprawne nie tylko dobrze się bawili w swoim gronie, ale także zyskali wiele cennych informacji. 22 maja zapraszamy wszystkich seniorów na szkolenie, jak się ustrzec przed oszustwem i złym praktyką różnych przedsiębiorców. Na szkoleniu skorzystać będzie można z nieodpłatnej pomocy prawnej dla seniora oraz bezpłatnych konsultacji prawniczych. Spotkanie odbędzie się w sali 113 Starostwa Powiatowego w Sieradzu na pierwszym piętrze o godzinie 10. Uroczyste obchody z okazji Dnia Strażaka w powiecie łaskim miały miejsce w Widawie. Oprócz wielu życzeń i podziękowań strażacy otrzymali m.in. odznaczenia i wyróżnienia. Jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Widawie przekazano nowy wóz ratowniczo-gaśniczy, który zastąpi stary wysłużony samochód. W tym roku gospodarzem uroczystości z okazji powiatowego Dnia Strażaka była gmina Widawa. Obchody rozpoczęły się mszą świętą w kościele pod wezwaniem podwyższenia Krzyża Świętego w Widawie. Następnie uczestnicy przemaszerowali na plac szkolny przy Zespole Szkół w Widawie. Tam uroczysty apel rozpoczął się meldunkiem dowódcy. Po podniesieniu flagi na maszt minutą ciszy uczczono pamięć strażaków, którzy zginęli w trakcie akcji ratunkowych. Podczas powiatowego Dnia Strażaka wręczono liczne odznaczenia, wyróżnienia i przyznano awanse druhom ochotnikom. Za pracę wykonywaną przy różnych akcjach ratowniczo-gaśniczych, pomocach, wypadkach. No nie chciałbym się chwalić, ale to już jest pół wieku. Dawać przykład młodym, żeby wstępowali w te szeregi, bo mi się zdaje, że to jest zaszczyt. Uroczystość była okazją do przekazania ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Widawie, który został zakupiony dzięki wsparciu gminy Widawa i dofinansowaniu zewnętrznych instytucji. Ten wóz strażacki został zakupiony w grudniu 2017 roku, ale tak naprawdę działania w kierunku zakupu podjęliśmy już w 2016 roku. Zakup tego samochodu był możliwy poprzez dofinansowanie z 6 źródeł. PIĆ liczy 9,5 tysiąca litrów wody plus 10% tutaj pojemności jest środka pianotwórczego. Jest też wyposażony, jak Państwo widzicie, w różnego rodzaju sprzęt dodatkowy. To będzie służył na pewno przez długie lata. Wspaniałe obchody, ale przede wszystkim oczywiście znakomita służba Straży Pożarnej i Ochotniczej Państwowej. Mam nadzieję, że to, co zostało przy pomocy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, będzie ta praca łatwiejsza, bardziej zorganizowana, może w jakiś sposób bezpieczniejsza. Ich rola jest naprawdę tutaj, naprawdę jest wielka, pomocy dla lokalnych społeczności. Taki dzień jak dzisiaj jest dniem, którym dziękujemy właśnie strażakom za ich pracę, za ich służbę. Cieszę się właśnie, że tutaj gmina Widawa otrzymała ten ciężki samochód. Ten samochód dzięki właśnie staraniom tutejszych władz, tutejszych strażaków udało nam się pozyskać w ubiegłym roku i niech służy. Niech służy może jak najmniej,
ale niech służy, jeżeli jest taka konieczność i taka potrzeba. Nowy wóz strażacki był bardzo potrzebny jednostce. Teraz z pewnością ułatwi służbę strażaków. No najnowocześniejszy jest, tak? Bo tamten to już jest bardzo wysłużony. I staraliśmy się o nowy i akurat przyszedł. Jedyną podstawową to, że ma bardzo duży litraż wody. Nawet jak tam ciężko jest gdzieś dojechać, zawsze możemy zasilić inne wozy strażackie, inne jednostki tym, co posiadamy. Jak wcześniej sobie radziliście? No na wyposażenie jeszcze mamy Jelcza, no to tego, co go wymieniamy, ale najprawdopodobniej on zostanie. No to będziemy mieli teraz 3 samochody gaśnicze. Najważniejsze, żeby był teraz inny agregat. Gdyby było zanik prądu, no to byśmy mieli swoje zasilanie, jakąś torbę medyczną do tego wyposażyć. No właśnie, to się staramy o torbę medyczną, żeby jeszcze Scania dodatkowo była zaopatrzona w to. Jedziemy na akcję, nigdy nie wiadomo, jak trzeba będzie jeszcze udzielić osobom pomocy, no to zawsze będziemy mieli pod ręką torbę ratowniczą. Jednostek na terenie gminy Widawa mamy 9, z czego 3 jednostki są w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Jest to jednostka właśnie OSP Widawa, OSP Brzyków i OSP Chociw. Te 3 jednostki są finansowane z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Rola strażaków ochotników jest niezwykle ważna. Są oni gotowi nieść pomoc o każdej porze dnia, szachując swoim życiem. W momencie, kiedy zawyje syrena. Uroczystość zakończyła defilada pododdziałów i pocztów sztandarowych. Sporym zainteresowaniem cieszył się wernisaż Andrzeja Mariana Bartczaka w Sieradzkiej Galerii Sztuki. Odwiedzający mogli podziwiać różnorodne formy prac artysty. Dyrektor BWA już zapowiada w kolejnych latach wystawę rzeźb, grafik i ceramiki wykonanych przez artystę. W Biurze Wystaw Artystycznych w Sieradzu otwarto wystawę obrazów i ksiąg w imię prawidłowej formy Andrzeja Mariana Bartczaka. Jest to łódzki artysta, profesor Akademii Sztuk Pięknych. Zajmuje się malarstwem, grafiką, porcelaną i księgą unikatową. W dorobku wystawienniczym ma ponad 200 wystaw indywidualnych, pokazów i prezentacji w Polsce, Europie i USA. Mam bardzo emocjonalny i osobisty stosunek do tej wystawy, ponieważ po wielu rozmowach z profesorem na bardzo interesujące tematy dotyczące filozofii, dotyczące sztuki, dotyczące poszukiwań, wiem, że artysta mając tak ogromny dorobek, tak wielkie doświadczenie, cały czas jest twórcą w drodze. I nawet sam tytuł w imię prawidłowej formy mówi o tym, że jest to etap poszukiwań, aczkolwiek wydaje się nam, widzom, że każdy z tych obrazów jest skończoną formą, to jednak z punktu widzenia artysty jest to kolejny krok na drodze, która no tak naprawdę chyba nigdy się nie skończy. Artysta jest w ogóle pasjonatem książek w ogóle i też tworzy własne książki, które są i rodzajem pamiętnika, notatnika, rodzajem takiego notatnika artystycznego. Każda z nich ma inną formę i są naprawdę do oglądania przez długie godziny. Andrzej Marian Bartczak brał udział w ponad 400 wystawach zbiorowych, krajowych, międzynarodowych i sztuki polskiej za granicą. Jest laureatem ponad 50 nagród, wyróżnień i medali za twórczość i wybitne osiągnięcia w szkolnictwie wyższym. Urosła ogromna fala artystów książki artystycznej na całym świecie. A mnie nazwano nestorem tego kierunku, tam w różnych teoretycznych pismach. I na to te książki robię. One są niezwykle zróżnicowane, od ogromnych do malutkich, do miniatur. Tam jest cały konglomerat różnych technik graficznych, malarskich, rzeźbiarskich. I właściwie cała ta praca nad tymi strukturami książkowymi polega właściwie na tym, że zmierzam ku takiemu stanowi rzeczy, żeby to była książka obiekt, czyli taki utwór, nie tylko czasoprzestrzenny, ale jakby pararzeźbiarski. To ostatnie moje prace przybierają postać instalacji rozległych różnych kombinacji przedmiotów i tak dalej. I w tym sensie jest to dla mnie też księga. Księgą jest wszystko. Podczas wystawy można oglądać obrazy, instalacje oraz księgi wykonane przez artystę. Wystawa będzie czynna do 1 czerwca.
Seniorzy z powiatu sieradzkiego i okolicznych miejscowości przyjechali do Sieradza, by zaprezentować swoje talenty, nie tylko wokalne. Na deskach teatru mogliśmy zobaczyć m.in. występy ludowych zespołów, solistów, kabaretów, a także chórów. Było to ciekawe wydarzenie muzyczne. W Sieradzkim Centrum Kultury swoje talenty sceniczne zaprezentowali wykonawcy z Sieradza i ościennych miejscowości podczas przeglądu twórczości seniorów. Tegoroczne hasło wydarzenia to tak żyć, by coś pozostało z tych dni. Na scenie pojawiło się około 200 wykonawców w 8 kategoriach: chóry a cappella, zespoły i ludowe zespoły śpiewacze, duety, soliści, gawędziarze, kabarety oraz teatr. To już 19 nasz przegląd. To był taki okres, kiedy tworzyliśmy właściwie większość imprez. Wtedy jeszcze w Miejskim Domu Kultury i szukaliśmy takiego zwierciedlenia potrzeb tego środowiska i seniorzy pojawili się w nim również, stąd ten przegląd. Ważne jest to, że impreza przetrwała, że jest do dzisiaj, że jest z roku na rok coraz więcej wykonawców, no i rozrastają nam się również kategorie. Na początku były 3, a w tej chwili mamy już 8, czyli że pomysł strzelony, dobry, no i najważniejsze, że trwa do dziś. Zatrzymał się i już ta noc skusiły mnie, lecz nagle powiał inny wiatr, ponownie moje serce skradł, a potem były piękne dni, a na starówce byłaś ty, lecz pabianice kręcą mnie, o pabianeczce ciągle śnię, bo tu Asia, Basia, Kasia, Jasia, Ania i Agnieszka. Tyle piękności tu pabianica mieszka. Jeśli kochać, to tylko tu, na łódzkiej ziemi. Dziś przegląd twórczości seniorów. Skąd panie do nas przyjechały? Co zaprezentują? Przyjechałyśmy z Chotowa. Jest to miejscowość w gminie Mokrsko, powiat wieluński. Zaprezentujemy 3 utwory: Zodyn mi się nie spodobał i Noowcarek, Tam dolina przy dolinie i W sobotę na wieczór. Są to pieśni ludowe kultywowane w naszym regionie. Staramy się podtrzymywać tradycję dawną, żeby ludzie mieli możliwość posłuchania tego, co kiedyś śpiewano, jak się ludzie bawili, żeby ta tradycja nigdy nie zaniknęła. Jesteśmy z gminy Osjaków, dokładnie z wioski Raduczycy nad Wartą i zaprezentujemy repertuar typowo ludowy, 3 pieśni. To jest koło, Chodziła matula koło krza, drugi jest Koło domu ogródek, a trzeci Wszystko się żydko zazieleniło. A czym dla pani jest śpiewanie? No to jest taka chyba odskocznia trochę od codzienności, jest też formą spędzania czasu wolnego, a też formą kultywowania tradycji, bo akurat pochodzimy z wioski, która ma pewnie w swoim takim dorobku kulturowym wiele tradycji, nie tylko związanych z muzyką, ale również z obrzędami, ze zwyczajami ludowymi. Także jest to taka forma też kultywowania tradycji. Taki przegląd przede wszystkim daje możliwość seniorom zaprezentowania swoich talentów. To także okazja do aktywizacji i integracji tej części społeczeństwa. W
ubiegłą sobotę odbył się mecz 20. kolejki 3. Ligi w piłce nożnej kobiet. Na stadionie Mosir w Sierazu piłkarki ULKS Mosir Sieraz podejmowały Wojownika Skierniewice. Wszyscy słyszeliśmy o sukcesach siatkarzy ULKS-u czy o grze Warty Sieraz w 3. lidze. A co z piłką nożną dziewcząt? Jak wygląda kobieca piłka nożna w naszym regionie i jak radzą sobie zawodniczki ULKS Mosir Sieraz? Postanowiliśmy to sprawdzić przy okazji sobotniego meczu dziewcząt z Wojownikiem Skierniewice. Mamy ponad 20 zawodniczek, które grają w 3. lidze. Mamy duże szanse na awans do 2. ligi. Dziewczyny są zgrane, uśmiechnięte, trenują dobrze, także zaplecze mamy. No, 2. liga jest to już ciężka. W 2. lidze gra tak naprawdę 4 województwa: łódzkie, mazowieckie, podlaskie i warmińsko-mazurskie. Także czekają nas długie wyjazdy, jeśli awansujemy. No i niestety trzeba wtedy zwiększyć ilość jednostek treningowych w tygodniu i grać po prostu, pokazywać się z jak najlepszej strony. Jak się pracuje właśnie z dziewczynami? No jest to ciężki kawałek chleba, nie ukrywam. Jak wiadomo, kobiety zmienne są, mają milion myśli na minutę, ale jest okej. No, pracuję już z dziewczynami 14 lat. Myślę, że już się na to uodporniłem. Z dziewczynami pracuje się wspaniale. Powiem szczerze, że bardzo porównywalnie do panów. Tylko, że ja mogę powiedzieć, że dziewczyny mają większe ambicje i są takie bardziej zdesperowane, jeśli chodzi o grę, o treningi. W zasadzie nasza 3. liga jest taka, że liczą się 3-4 zespoły. W tym przypadku, czyli w Sieradz, my generalnie na pierwszym miejscu, potem jest Opoczno, które też z nami będzie pewnie walczyło o awans do 2. ligi. Skierniewice z drużyną, którą teraz gramy. No i w zasadzie potem długo nic, tak to wygląda. No gramy już w niej dość długo, więc czas na awans wreszcie gdzieś wyżej, żeby pokazać się, co naprawdę potrafimy. I mam nadzieję, że w tym sezonie to się uda. Z mojej strony to ja liczę tylko na awans, bo to przechodzę do każdego klubu. Dążymy do awansu. Za chwilę w zasadzie zostały nam 3 mecze. Jeżeli ten mecz uda nam się wygrać, to już malutki kroczek do 2. ligi. Od początku spotkania przeważały się Radzanki. Już w 4. minucie wynik spotkania otworzyła Katarzyna Borowiec. Na kolejne bramki kibice czekali nieco ponad 20 minut. W 25. minucie meczu Klaudia Rosiak podwyższyła wynik spotkania na 2-0 dla się Radzanek. W 37. minucie padły dwie kolejne bramki, w tym jedna z rzutu karnego. W pierwszej połowie padły jeszcze 2 gole. Druga część spotkania toczyła się podobnie jak pierwsza. Bramki zdobywały wyłącznie podopieczne trenera Rafała Dziuby. W 68. minucie dwucyfrowy wynik meczu otworzyła Julia Kikowska. Z kolei 8 minut później wynik meczu na 11-0 ustaliła Natalia Bilnik. Tym samym spotkanie zakończyło się pogromem ULKS-u nad zespołem ze Skierniewic aż 11-0. W tabeli ekipa Rafała Dziuby z kompletem zwycięstw jest liderem i ma 6-punktową przewagę nad wiceliderem. Kolejne spotkanie Sieradzanek w Sieradzu 2 czerwca o godzinie 17 na boisku Mosir. Dziewczyny podejmą wtedy Kaję Opoczno. Informujemy, że już w ten weekend między 18 a 20 maja siatkarze ULKS Mosir Sieradz wezmą udział w finałach o awans do 2. ligi, który odbędzie się w Białej Podlasce. W dzisiejszym serwisie to wszystko. Zapraszam na dalszą część programu. Zapraszam do obejrzenia felietonu, w którym pokażemy Państwu relację z rajdu rowerowego śladami znanego sieradzkiego wizjonera Arego Sternfelda. Była to znakomita lekcja historii, a także sposób na aktywne spędzanie wolnego czasu. Dla wszystkich miłośników rekreacyjnych wycieczek rowerowych przygotowano prawdziwą gratkę. Rajd rowerowy śladami znanego wizjonera z Sieradza Arego Sternfelda. Chcieliśmy przybliżyć mieszkańcom Sieradza sylwetkę Arego Sternfelda. Pomyśleliśmy, że to dobry pomysł. Mamy zapisanych 40 uczestników, w tym 6 osób z Łodzi, którzy przyjechali specjalnie do nas na ten nasz rajd. To będzie krótka trasa. Przejedziemy około 16 km, część drogą asfaltową, część drogami polnymi. Potrwa to wszystko około 2-3 godzin. Klub Wagant
otrzymał dofinansowanie z Urzędu Miasta Sieradza w ramach konkursu na promowanie turystyki. To wyjątkowa postać nie tylko dla Sieradzan. Jest to niezwykła postać, niezwykły matematyk, niezwykły człowiek, niezwykły naukowiec i nie tylko dla Sieradzan. Myślę, że to jest duma nie tylko Polaków, bo to jest duma całego świata. Dzięki niemu mamy loty w kosmos. Naukowcy twierdzą, że być może nie byłoby lotów w kosmos, bądź też nie na takim etapie rozwoju, jak jest dzisiaj, gdyby nie wyliczenia właśnie sieradzanina urodzonego naukowca Arego Sternfelda. Na początek uczestnicy rajdu udali się pod rodzinny dom Arego Sternfelda, gdzie mieli okazję wysłuchać krótkiego wykładu na temat życia twórcy nowoczesnej kosmonautyki. Kolejnym punktem wycieczki była wizyta w Muzeum Okręgowym w Sieradzu, gdzie uczestnicy rajdu mogli obejrzeć wystawę poświęconą Aremu Sternfeldowi i wysłuchać o nim krótkiej prelekcji. Tego dnia obejrzeli także kapsułę, w której w 1978 roku orbitował polski kosmonauta Mirosław Hermaszewski. Następnie wszyscy udali się do Męki, by odwiedzić słynną ulicę Arego Sternfelda i wspólnie się pod nią sfotografować. Na koniec na uczestników rajdu czekał wspólny piknik i liczne konkursy. Jak widać, zainteresowanych rajdem nie brakowało. W rajdzie wzięła udział także grupa z Łodzi. Przyjechałem z Łodzi i żeśmy wyjechali w 9:30, z tym, że ja mam rower elektryczny, także przyjechałem wcześniej przed tą swoją grupą i czekamy na nich teraz. No. Taki rajd jest konieczny, należałoby te części takie rajdy organizować i dlatego chętnie uczestniczę w takich rajdach. No. Jak przyznają uczestnicy, to ciekawa forma spędzania aktywnie czasu. No myślę, że to jest bardzo fajna idea, bo taka, mówię, i wycieczka dla zdrowia, i edukacyjna, także myślę, że fajnie. Jak najbardziej. Poznać okolice, jeszcze jak to jest śladami jakiejś tej naszej, powiedzmy, zasłużonej postaci z Sieradza, no to po prostu wskazany jak najbardziej. Nie siedzieć w domu, tylko na rower i jechać. Na sukces. Podczas dużego wydarzenia, jakim były Dni Otwarte Funduszy Europejskich w Łasku, przedsiębiorcy, którzy pozyskali już środki unijne, pokazali, jak skutecznie oni wnioskować i jak rozwinęła się ich firma. Tego dnia nie brakowało atrakcji dla mieszkańców. Na scenie zaprezentowali się tancerze i wokaliści z Łasku, a także gwiazdy muzyki znane w całej Polsce. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego w dniach od 11 do 13 maja zorganizował 3 duże wydarzenia plenerowe w ramach 5. edycji ogólnopolskiej akcji Dni Otwartych Funduszy Europejskich. Było to jedno z największych wydarzeń dla projektów unijnych w Polsce. Do Łasku na plac 11 listopada także zawitało miasteczko Funduszy Europejskich. Koordynatorem akcji było Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Łask został wyróżniony organizacją imprezy wśród samorządów najaktywniej ubiegających się o fundusze. Łask się ma czym chwalić dzięki samorządowcom, dzięki temu budowaniu wspólnoty samorządowej, łączeniu mieszkańców, wykorzystywaniu ich pomysłów, chęci do angażowania się w sprawy gminy. Można z tych unijnych pieniędzy skutecznie korzystać. Chcielibyśmy to szczególnie podkreślić, że to my sięgamy po te środki unijne, mieszkańcy regionu, nasze samorządowe wspólnoty i od nas zależy, jak będziemy potrafili wspólnie wykorzystać je dla rozwoju, dla kolejnych pokoleń. Gmina Łask dzięki funduszom unijnym rozwinęła się i mogła zrealizować wiele ważnych przedsięwzięć. To tylko są 3 miejsca w województwie. Wybrano Łask, no między innymi dlatego, że jesteśmy skuteczni w pozyskiwaniu środków unijnych. Miasto, gmina się zmieniają dzięki temu. W tej chwili spółka gminna realizuje projekt wartości 67 milionów złotych, w tym sama oczyszczalnia ścieków budowana praktycznie od podstaw to jest 44 miliony złotych. Także myślę, że ta nasza praca dała efekty, między innymi
w postaci tej dzisiejszej imprezy. Bardzo zachęcam przedsiębiorców. Trzeba także podkreślić, że nasi przedsiębiorcy bardzo skutecznie ubiegają się o te środki, bo wiele firm dostało, no powiedzmy, stosunkowo nieduże dofinansowania w granicach 100 kilkudziesięciu tysięcy, ale są firmy, które i po 3, i po 4 miliony dofinansowania zdobyły, a to przecież służy rozwojowi naszej gminy, naszej lokalnej społeczności. Podczas wydarzenia na stoiskach oraz na scenie prezentowali się beneficjenci funduszy unijnych. Podzielili się swoimi doświadczeniami i tym, co udało się zrealizować dzięki dofinansowaniom. Rozpoczęliśmy już modernizację oczyszczalni ścieków w Łasku. Rozpoczęta zbudowa w ubiegłym roku. Zakończy się w październiku 2019 roku. Kolejna rzecz, która już jest realizowana, to budowa kanalizacji sanitarnej w Kolumnie. Podpisaliśmy już kolejne umowy na realizację kanalizacji w ulicy Widawskiej i Zachodniej w Łasku oraz w Ostrowie. Zostało nam jeszcze do rozstrzygnięcia przetarg na jedno zadanie, modernizację kolektorów głównych w mieście. Jak pozyskać? Trzeba pisać wnioski, próbować, wyznaczać cel i go realizować. No tam się udało. No czas chyba teraz odpowiedni na korzystanie ze środków, tak? Mamy tą perspektywę 14-20, korzystajmy z niej, póki te pieniądze są. Podobno jest to jedno z największych finansowań środkami unijnymi w naszym kraju po przystąpieniu do Unii Europejskiej. No potem te środki podobno mają być mniejsze, tak? Także nie bójmy się, korzystajmy. My też kiedyś stanęliśmy przed wyzwaniem, realizować, nie realizować, ale krok po kroczku. No i mamy rekordowy chyba w gminie Łask projekt. Udaje nam się promować obszar lokalnej grupy działania, między innymi poprzez questy, które cieszą się bardzo dużym powodzeniem. No ale nasi przedsiębiorcy już bardzo ładnie też rozwijają swoje działania, z tego względu, że lokalna grupa działania ma już 10 lat i w tym czasie pozyskała w sumie 20 milionów złotych. 18 milionów złotych zostało rozdysponowane na obszar naszego działania dla przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego, instytucji kultury, organizacji pozarządowych. Naprawdę wiele inicjatyw zostało zrealizowanych z tych środków. W mobilnym punkcie informacji funduszy europejskich konsultanci udzielali cennych porad i zachęcali do aplikowania o środki unijne. Nic tak nie inspiruje jak dobre przykłady i zobaczenie, że podobna firma do naszej sięgnęła po te unijne środki. To są różne projekty i 25 milionów złotych i zwrotne pożyczki Włoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego na poziomie 600 tysięcy czy 2,5 miliona na termomodernizację, ale z oprocentowaniem nie przekraczającym 0,5%. Także jak gdyby karty są na stole, warto sprawdzić, która nas interesuje. Tego dnia marszałek województwa łódzkiego wręczył nagrody finansowe dla podopiecznych klubu Pro Jama z Łasku. Ponadto każdy z odwiedzających mógł znaleźć coś dla siebie. Przygotowano wiele wydarzeń kulturalno-sportowych. Maszeruje wiosna. Mama said.
Oprócz konkursów, gier i zabaw dla najmłodszych, fani siatkówki mieli okazję spotkać się z 9-krotnymi mistrzami Polski w siatkówce, zawodnikami PGS Kry Bełchatów. Kibice mogli zagrać z siatkarzami w meczu pokazowym. Dużym zainteresowaniem cieszyła się strefa kreatywna dla dzieci i escape room z unijnymi zagadkami. Na zakończenie na scenie wystąpił zespół Pudelsi i Agnieszka Chylińska. Koncerty te przyciągnęły dużą liczbę fanów. Białej ulicy były rytmy gorące, było tango gorszące. A niech sobie gadają, a kelnerzy podają owoce, może pachnące. Pokaż mi śnieg. Tata Klima zaprasza do sklepu przy ulicy Warszawskiej 13. Oferujemy profesjonalne doradztwo, montaż i serwis w zakresie klimatyzacji i wentylacji. Montujemy układy klimatyzacyjne oraz układy wentylacji nawiewno-wywiewnej. Wykonujemy również pomiary skuteczności wentylacji. W niezwykle bogatej ofercie sklepu znajdą Państwo m.in. elementy wentylacji, anemostaty, kratki i rury wentylacyjne oraz szeroki wybór wentylatorów do domu i przemysłu. Tata Klima jest również autoryzowanym przedstawicielem firmy Eureka. Zapraszamy, Sieradz, ulica Warszawska 13. Tata Klima, doradztwo, serwis, sprzedaż. Szanowny kierowco, kończy Ci się przegląd samochodu? Nie czekaj, wybierz naszą stację kontroli pojazdów numer 1 PKS Sieradz na zajezdni. Sieradz, ulica Wojska Polskiego 63. Oferujemy przeglądy wszystkich typów pojazdów od poniedziałku do piątku od 7 do 20, w soboty od 7 do 13. Przypominamy SMS-em o kolejnym badaniu technicznym pojazdu. Przeprowadzamy pierwsze badania pojazdów sprowadzonych z zagranicy. Telefon 43 826 63 10 lub 502 286 541. Zapraszamy. Salon meblowy Tata Meble na ulicy Warszawskiej zaprasza do zakupu mebli z nowej ekspozycji. Znajdujemy się na powierzchni 1000 m2, rozmieszczonej na kilku poziomach. Posiadamy meble stylowe i nowoczesne, duży wybór narożników i kanap oraz oryginalne dodatki. Zapewniamy konsultacje i porady w zakresie aranżacji i planowania wnętrz. Mamy 1000 m2 ciekawych propozycji i inspiracji do tworzenia własnej wizji. Zapraszamy! Meble tworzone z pasją. Ekowiatr, spółka jawna, zarządzanie i administrowanie nieruchomościami. Przyjdź lub zadzwoń i zapoznaj się z naszą ofertą. Sieradz, ulica Jana Pawła II, 52/23, na pierwszym piętrze. Zduńska Wola, ulica Piwna 2. Łask, ulica Marii Skłodowskiej-Curie, 4/3. Z nami możesz więcej. Od poniedziałku do piątku Ekowiatr zaprasza. Roboty budowlane szybko i fachowo. Leszek Tadych. Telefon 511 437 522. Zapraszamy. Pamiętaj, Bank Spółdzielczy w Sieradzu gwarantuje Ci indywidualne podejście i poczucie bezpieczeństwa. Sieradz, ulica Zamkowa 2. Zapraszamy także do naszych oddziałów w Burzeninie, Wróblewie i Brzeźniu. Pamiętaj!
Mam to coś. Coś, co naprawdę rusza. Coś, co przyspieszy bieg wydarzeń. Coś wyjątkowego dla każdego. I wyjątkowo dla mnie. Coś sportowego. Super telewizja z pakietem sportowym i szybki internet. Tylko za 79,90. Vectra. Dla każdego coś. Zadzwoń 601 601 601. Sprzedam działkę 20-arową z zabudowaniem przy ulicy Zakładników w Sieradzu. Dom do wykończenia w stanie surowym z mediami. Więcej informacji pod numerem telefonu 733 501 433. Sieradzka Spółdzielnia Mieszkaniowa posiada do zbycia na korzystnych warunkach w ramach przetargu ustnego lokale mieszkalne położone w Sieradzu. Lokal mieszkalny przy ulicy Adama Mickiewicza 15 o powierzchni użytkowej 70,8 m2 oraz lokal mieszkalny przy ulicy Krakowskiej Przedmieście 6 o powierzchni użytkowej 38,4 m2. Osoby zainteresowane przetargiem zapraszamy do udziału w dniu 24 maja 2018 roku. Godzina 9, przetarg ograniczony dla członków spółdzielni. O godzinie 9.30 przetarg nieograniczony. Przetargi odbędą się w siedzibie Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 5B. Szczegółowe informacje dotyczące wyżej wymienionych lokali oraz warunków przetargu dostępne są na stronie internetowej spółdzielni www.ssmsieradz.pl w zakładce Komunikaty Przetargi oraz w siedzibie spółdzielni. Sala obsługi klienta, telefon 43 826 65 70. Sieradzka Spółdzielnia Mieszkaniowa oferuje Państwu pomoc w dopełnieniu wszelkiej formalności związanych z przetargiem. W dzisiejszym programie to wszystko. Nasze materiały są dostępne w telewizji internetowej na stronie 8tvr.pl. Przypominam, że znaleźć nas możecie również na Facebooku i Twitterze, gdzie udostępniamy najważniejsze informacje. Na dzisiaj dziękuję za uwagę, a na przegląd wydarzeń zapraszam w piątek o godzinie 18. Do zobaczenia.